Co za bałagan z tymi kablami, nie? Tutaj wszędzie, ja cię sunę. Jedynie z czym nie mam problemu, to do domu. Bezprzewodówka do Xboxa 360. Kolejna prezentacja moich części do konsol, tym razem już będzie akcesoria pod tytułem kontrolery. I jak tutaj powiedziałem, wszystkie się od siebie różnią. Przede wszystkim te trzy, mimo że minimalnie, to jednak funkcjonalnie praktycznie, no nie, może GameCube jedynie. Nie ma tego jednego dodatkowego bampera, który by się przydał. No ale to też nie jest widoczne w GameCube. Właściwie tutaj to nie ma znaczenia, czy tutaj są dwa bampery, czy tutaj są jedynki tutaj. To nie jest ważne. I podsumowując, ten DualShock 2, wiele razy o nim wspominałem, jest jednak bardzo dobry. To jest rewolucyjny pad. Większość padów do tych wzorowało się właśnie na nim, bo stylistyka dwóch takich tych, ten i ten, takich łapek. Stąd nawet już tutaj widać minimalne tutaj podobieństwa, jednak to jest wcześniejszy kontroler mój, stąd najstarszy, wiadomo. Czwarta generacja, ale to jest nieistotne. Tak, Polska, nie? Jednak tak naprawdę tutaj wszystko się to zaczęło przez tą przestrzeń, nie? Bo tu wiadomo, macie jeszcze tutaj mniej więcej taką przestrzeń, ale to jeszcze nie to. To jest jedynie tylko taka wypustka, to jeszcze nic. Tak naprawdę tutaj dopiero zaczęło się to wszystko i tak naprawdę tutaj, o, to już taka łapka. Coś w rodzaju prawie że Nintendo 64 moim zdaniem. No i tutaj do Xboxa też już przestrzenne takie te. Nie? Natomiast nie chodzi mi tu głównie o to, tylko tak pokazać wam chciałem, żeby było, że wszystko obok siebie, nie? Tutaj trzy pady na jednego. No, fajnie to wygląda. A najciekawsze, tu są trójkąty. Znaczy, no trójkąty, no tutaj są figury geometryczne, bez X-a. Tutaj są literki. Tutaj też są literki. No to widać, to wiadomo. I tu też literki. Mimo że wszystkie te filmy od siebie to trochę tylko te literki zbrały, jednak no można zapamiętać w sumie całe ułożenie tych wszystkich klawiszy. Jednak PlayStation jako pierwsza firma bez żadnych tam literek, cyferek ustanowiła takie właśnie przyciski fajne. A, tu mam jeszcze taką przejścióweczkę do X360, do Xboxa 360, dająca mi możliwość rozmawiania przez Xboxa Live. Tu mam wejście na mikrofon i na słuchawki. Taka fajna przejścióweczka. Bardziej pasowała do wersji białej pada, ale niech mi będzie. W ogóle te wszystkie pady są fajne. Dorzucając jeszcze... O kurde! Dorzucając jeszcze ten... No to już w ogóle krzyżaczek. Tu jest dobry. Soniki. Dwuwymiarowe gra się fajnie. Tutaj w ogóle jazda. Naprawdę dobrze się gra. No tutaj to tak ułożenie może trochę niewygodne dla mnie, ale... No może być. W sumie nie takie złe. No i tutaj też podobnie jak z GameCube'em. Ale raczej tym się używa. No. Wskazywałem wam podobieństwa tych krzyżaczków, nie? Prawie są te same. Jedynie tutaj jest trochę z innego materiału. Ale dobrze jest. No dobra. Jeszcze zostają nam karty pamięci, które pokażę wam je w kolejnym takim filmiku. Do zobaczenia. Właśnie stąd widzicie, że ja nie jestem żadnym ani fanboyem Sony, ani Sega, ani Nintendo, ani Microsoft, to tylko po prostu wszystko. Wszystko, jestem multiplatformowy gracz. Po prostu gram w to praktycznie z każdej firmy na każdej konsoli, nie? Znaczy takie dosyć istotnej, nie? No. No to do zobaczenia przy kartach pamięci.